Witajcie, moi drodzy. U was godzina 20, czyli zaczynamy nową wyprawę. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Za chwilkę zaczynamy. Przygotowałem dzisiaj dla was coś ciekawego. Mam nadzieję, że i wam się spodoba, tak jak i mnie. Na dworze minus 4, dość chłodno. Jednak to nie sprawi, że przestanę nagrywać filmy. Cały czas na bieżąco zerkajcie na mój kanał. Filmy będą wpadać cały czas. Mam nadzieję, że w tym roku będzie ich o wiele więcej niż w zeszłym i będą lepsze. Ja teraz udaję się do kolejnej lokalizacji. Nie będę was tutaj zanudzał. Zapraszam na mój kolejny film. Zobaczcie, co ukazało się naszym oczom. To przepiękny maluszek. Spróbuję podejść bliżej do niego. Tak jest, maluszek i zielony warbur. Każdy maluszka zna. Ten najprawdopodobniej będzie z lat 70. 80. 580 kg i chyba jakoś 25 koni mechanicznych. Bardzo fajny model. Rozpadającą się stodołę, taką malutką dość. Spróbujemy zejść na dół, czy nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Na razie. Właśnie o tym mówiłem. Wszystko jest przegnite. A najgorzej, że nie ma przejścia dalej. Trzeba się wrócić.
jakby cofnąć się w czasie 40 lat wstecz, a nawet może więcej. Zostało trochę biżuterii, perły. Wezmę może latarkę, będzie lepiej widać. Fajna. Piec kaflowy. Telefony stacjonarne. Ale cacko. Tu mamy łazienkę. Dość uboga. Za oknem mróz. Tutaj najprawdopodobniej był salon. Zobaczcie, jakie pajęczyny. Nie wiem, czy to widać. Kolejny piec kaflowy. Zostało trochę wyposażenia w kuchni. Ciekawe, z jakiej firmy. Wałbrzych. Z Wałbrzycha. No powiem wam, że jestem zadowolony z tego miejsca. Warto było tutaj przyjechać i zobaczyć to wszystko.
nawet dyskietki z Pegasusa, gry telewizyjnej. Pamiętacie je jeszcze? Zastanawia mnie, czy jest tutaj gdzieś wejście na górę. Nic takiego nie widziałem. Tu są drzwi zaryglowane z jednej, z drugiej strony. Ciekawe, co znajduje się. Spakował się do przeprowadzki. Dobra, powoli będziemy wychodzić na zewnątrz. Kasety. Z wnętrza domu to by było tyle. Mam do was jedną prośbę. Jeżeli się myliłem co do tego motoru, proszę napiszcie w komentarzach, co to jest za motor. Z tego, co widziałem, to najprawdopodobniej BMW. Jednak mogę się mylić, nie jestem znawcą motoryzacji. Dlatego proszę was o to, żebyście napisali pod spodem, pod filmem, co to jest dokładnie za model. A ja będę wychodził na zewnątrz i pokażę wam jeszcze Maluszka i Warburga. Chodźcie ze mną. Maluszek, 500 kg szczęścia. Obok niego Warburg. A my powoli zawijamy się stąd. Thank you.